Wake up, today's gonna be a good day. 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 Witajcie moi drodzy na kanale Co ugotujemy, to zjemy. Dzisiaj pojawiam się tutaj sama, bo testuję sprzęt, który kupiłam niedawno. Jest to robot planetarny polskiej firmy. Dlatego też chciałam Wam pokazać na przykładzie pieczenia babki majonezowej. Oczywiście przepis na babkę będzie w opisie, ale jest to tak przy okazji używania sprzętu, ja Wam po prostu pokażę, jak on funkcjonuje. Może Wam się przyda taki filmik, może ktoś akurat zastanawia się nad kupnem robota planetarnego, tak więc może to być może jakąś dla Was wskazówką. Tak więc ja zabieram się do roboty, a na koniec odcinka Marysię zaproszę do spróbowania gotowej już babeczki. Dlatego oglądajcie do końca. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, napiszcie, jakich robotów planetarnych używacie, jeżeli takie sprzęty macie w domu, bo jestem sama ciekawa. Ja pierwszy raz używam takiego sprzętu, znaczy może nie pierwszy raz ogólnie używam takiego sprzętu, ale jest to pierwszy taki sprzęt, który mam w domu, o, w ten sposób mogę powiedzieć. No i też chcę z Wami się podzielić moimi spostrzeżeniami. Jak dobrze zauważyliście, przynajmniej niektórzy z Was, jestem w trakcie testowania nowego sprzętu. Jest to robot planetarny, który udało mi się niedawno kupić za bardzo niewielką cenę, ale ma on mnóstwo możliwości, a przede wszystkim bardzo wysoką moc. W tej chwili będę testowała, w jaki sposób ta końcówka ubijająca się sprawdza, bo już testowałam ugniatającą końcówkę. Tutaj mamy, moi drodzy, taki trzpień, na który należy założyć tą końcówkę. Misa jest ze stali szlachetnej i ma pojemności 6 litrów. Co jest dużą zaletą, a oprócz tego cały sprzęt ma moc 2800 W, więc jest to no, dość duża moc, nawet przewyższająca te bardziej popularne inne roboty planetarne. To było również drugim wyznacznikiem tego, dlaczego kupiłam tego właśnie robota. I jeszcze wielkim plusem tego sprzętu jest podgrzewana misa. Tu u spodu znajduje się pewien taki mechanizm, który podgrzewa, no delikatnie co prawda, bardzo delikatnie, ale zawsze to wspomaga rośnięcie powiedzmy ciast drożdżowych, czy też ciasta na pizzę, które potrzebuje ciepła. Ma także takie mieszadła, oprócz tego do ubijania, ma mieszadło do mieszania ciasta z silikonowymi brzegami, które zgarnia ciasto z brzegów naczynia, jak również hak do wyrabiania takich bardziej gęstych ciast. W tej chwili robię babkę majonezową, w związku z tym wlewam do misy robota 4 całe jajka i tak połowę szklanki 300 ml cukru. No i teraz będę ubijała właśnie tym robotem planetarnym. Zobaczymy, jaki będzie efekt, bo pierwszy raz będę ubijała tym robotem. Chcąc zamknąć maszynę, należy tą nóżkę zawsze nacisnąć. I teraz mamy dwie możliwości. Albo włączamy sobie na któryś z tych biegów to pokrętło i wtedy włączamy mechanizm i czas nam się liczy od zera do tego czasu praktycznie, kiedy już wyłączymy naszą maszynkę. Czyli będzie nam tutaj rósł czas używania sprzętu. Natomiast możemy też mieć inną możliwość. Możemy włączyć sobie maszynkę i nastawić timer. Timer nastawiamy przez naciśnięcie tego zegara. I na przykład mamy tutaj 10 minut i możemy
przez włączenie maszyny uruchomić ten oto timer, aby wyłączył się za te 10 minut. Jest też inna możliwość, którą zaraz Wam pokażę. Ja tutaj jeszcze raz zresetuję sprzęt. Można włączyć po prostu sobie na któryś z biegów i będzie nam timer odliczał czas do przodu. W takiej sytuacji, z tej opcji ja skorzystam. I tak chodzi mieszadło na pierwszym biegu. Tak na drugim biegu, tak na trzecim biegu chodzi. Czwarty bieg, piąty i szósty. Pozostawię na czwartym biegu. I tutaj mamy bardzo ładnie wyświetlaną prędkość obrotów i czas, który maszyna już pracuje. Mamy też takie okienko w osłonce, przez które można dorzucać ewentualnie jakieś brakujące składniki bez resetowania całości. Teraz należy dodać 3 łyżki majonezu. Teraz czas na zmianę mieszadła. Teraz, moi drodzy, dodajemy po pół szklanki mąki pszennej i pół szklanki mąki ziemniaczanej. Z dodanym do środka łyżeczką proszku do pieczenia. Oczywiście jest ona tutaj rozmieszana. Tak więc ja już troszeczkę mąki wkładam. I dalej puszczam w ruch maszynę. I na jedynce delikatnie będzie się mieszało. A ja będę po troszku dodawała mąki. Tyle wystarczy. W tej chwili ja już nastawiam piekarnik, aby się już zagrzewał. Ciasto na babkę majonezową jest już gotowe. Ja przygotowałam taką foremkę. No, myślę, że nie zajmie to ciasto całej foremki. Jest jeszcze taka blokada misy. O, została ona teraz zwolniona. No i ciasto należy wlać do formy. Dlaczego zależało mi na takim robocie z wielką misą 6-litrową? Po to, żeby można było łatwiej i szybciej wyrabiać ciasto na chleb. Przede wszystkim na tym mi zależało. Nie chodziło mi o robot taki, który będzie miał różnorakie dostawki do blendowania, do mielenia i tak dalej, ponieważ ja mam taki sprzęt już do mielenia i do blendowania i dlatego nie zależało mi na tym, żeby mieć ten sprzęt z jakimiś dodatkami. No, ale jest jedno ograniczenie, bo mimo tak dużej miski 6-litrowej nie można w tym robocie wyrabiać tak dużej ilości ciasta, bo ma pewne ograniczenie co do ilości wyrabiania.
Dlatego też robiąc ciasto na chleb, które wcześniej wyrabiałam 4 kg ciasta na chleb, musiałam zmniejszyć ilość do 2,5 kg. Ale w tej chwili tyle nam chleba wystarcza, w związku z tym posługuję się tym robotem. Natomiast wszystkie te czynności, które dzisiaj robiłam, można byłoby wykonać zwykłym mikserem z hakami albo też z ubijaczkami. Natomiast zawsze jest to wtedy dodatkowy wysiłek, trzymanie miksera, obracanie nim, który ten wysiłek przejmuje na siebie ten sprzęt, ten robot planetarny. Czyli ten wysiłek mamy z głowy, jeżeli mamy taki robot. Ciasto wkładam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Osłonkę można łatwo zdejmować. Tak samo można na przykład, jeśli wyrabiamy jakieś gęste ciasta, można bez osłonki także uruchomić cały sprzęt. Osłonkę można zdjąć i sobie ją umyć, jeśli jest pobrudzona. Jedyną taką wadą, która wiąże się z posiadaniem tego sprzętu, jest miejsce, które taki sprzęt zajmuje. No bo no niestety trzeba znaleźć miejsce w kuchni. Jeżeli się ma małą kuchnię, no to albo trzeba inne sprzęty przesunąć, albo znaleźć jakieś miejsce, co nie zawsze jest łatwe. U mnie robot planetarny stoi albo na stole, albo pod stołem, bo innego miejsca no niestety nie mam. Nie powiedziałam Wam jeszcze o tym, jak włączyć podgrzewanie. Jest tutaj taka opcja jak P, więc należy przestawić na P, czyli podgrzewanie, i tutaj na wyświetlaczu będzie się wyświetlało, czyli 0 obrotów i P jak podgrzewanie. I podstawa misy po 30 minutach pracy, czyli sama ta podstawa, która jest pod misą, osiągnie temperaturę 50 stopni około, a sama misa nagrzewa się do 25 stopni. Myślę, że to jest troszkę mało. Nie wiem, jak Wy uważacie, bo ja myślę, że to trochę mało. Przynajmniej powinna się nagrzewać do 30 stopni, tak sądzę. Zresztą jak już wypróbowałam tą funkcję podczas robienia pizzy, to powiem szczerze, nie nagrzewało się tak, jakbym się tego spodziewała. Chociaż może tu są jakieś normy dotyczące bezpieczeństwa tych substancji, które mają być podgrzewane. Nie wiem, ja bym osobiście podgrzała nieco mocniej, do 30 stopni, żeby się ta misa nagrzewała. No przynajmniej mam takie wrażenie, nie wiem, jakie są Wasze odczucia. Może ktoś ma taki robot planetarny z możliwością podgrzewania misy. Jestem ciekawa, jak to jest przy innych firmach niż właśnie Transa Electronics, jak ja mam tutaj, bo ja nie wypróbowałam jeszcze innych sprzętów. I co jeszcze jest takie, no to już mówiłam o tym, że jest duża misa, a ilość ciasta jest ograniczona do wyrabiania. I przy wyrabianiu takich cięższych ciast, gęstszych, no całość tak tutaj się dość mocno rusza. Wiadomo, że jest to spowodowane tym, że obrabia się tutaj no dość twardy kawałek ciasta. Miałam tak przy wyrabianiu ciasta na pizzę. Czy jest to normalne? Nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć, bo nie mam doświadczeń z takim sprzętem. Może ktoś z Was ma? Wiem, że ktoś pisał mi w komentarzu, że ma taki sprzęt i używa. Może niech ta osoba się odezwie, jaką ilość ciasta udaje się wyrabiać, przynajmniej za pomocą tego haka. Bo to jest, jestem tego ciekawa, bo ja dopiero zaczynam użytkować ten sprzęt i się dzielę z Wami tymi wrażeniami. Co mi jeszcze przeszkadza, jeśli chodzi o użytkowanie tego sprzętu, to że jeżeli tylko podniesiemy całość tego sprzętu do góry, to resetuje nam się cały ten czas. No, to jest może pewna przeszkoda, jeżeli
powiedzmy, chcemy coś tutaj zgarnąć z miski, a musimy podnieść i mamy już ten czas, który nam się odmierzał. No i kiedy znowu opuścimy całość tego robota, okazuje się, że czas jest zresetowany. Więc pod tym względem, no, myślę, że to jest jakieś takie utrudnienie. Zobaczcie, jak mamy tutaj ten czas, no 5 minut niepełne poleciało nagrzewania misy. Ja podniosę robot, no i reset po prostu zniknęło. I spróbuję tutaj, o, dotknę. No, jest tutaj nagrzane. 5 minut się grzało i jest nagrzane. Tylko dno tej misy się nagrzało, ale wiadomo, że ciepło się będzie po całym cieście, które ma być się tam podgrzewane, na pewno będzie się rozchodzić. No i opuszczam robot i no jest. Od zera znowu będzie nam czas leciał, więc no, ten reset jest nieunikniony przy podniesieniu całości tutaj tego robota. Tak właśnie doczytałam, że Transa Electronics to polska firma, która działa na rynku już od ponad 10 lat. Specjalizują się w produkcji i dystrybucji sprzętu gospodarstwa domowego, w tym AGD, do kuchni i do domu. Tak się dziwnie trochę upiekło, że taka bułeczka wyskoczyła. Babeczka wygląda tak. Odcięłam tą bułeczkę, która narosła. Także wewnątrz możecie jeszcze na gorąco nawet zobaczyć. Jeszcze delikatnie posypać należy cukrem pudrem i babeczka będzie gotowa. Babeczka wyszła bardzo wilgotna. Jeszcze jest ciepła w tej chwili, ale popatrzcie, jakie piękne i jakie apetyczne ciasto wyszło. Twój kawałek, Marysiu. Ja już tutaj zaczęłam próbować, przyznam się, ale no, spróbuj ty teraz. Pyszne. Moim zdaniem bombowe. Babka majonezowa moim zdaniem wyszła cudownie. Tak więc polecamy Wam ten przepis. Jeśli Wam się spodobał, lajkujcie. Jeśli chcecie tutaj zostać na dłużej, subskrybujcie. A my się już z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Pa! Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.